Dominika, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Maksiu. Witam serdecznie. I dzisiaj będziemy nagrywać odcinek pod tytułem Jak dobrze się znamy. Jest to seria, którą nagrywała Versoft i ja już taki jeden odcinek nagrałam z Pawłem i tam nam bardzo dobrze poszło, ale Paweł jest moim narzeczonym. Ty jesteś tylko przyjacielem, ale ostatnio bardzo dużo czasu spędzamy ze tak, sobą. Tak, to fakt. I wydaje mi się, że dobrze się znamy. Też tak może mi się wydawać, ale nie wiem jak będzie dokładnie. Sprawdzimy to. Ja się boję tego odcinka trochę. Ja wydaje mi się, że jestem lepszym słuchaczem niż ty. Na pewno. Ja bardziej cię słucham, więc mogę wiedzieć więcej. Ja więcej mówię. Dobra, jeżeli taki odcinek wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, wpadajcie też do Maxa. I co, zaczynamy? Jasna? Kategoria? Dobra. Dobra. Idziemy teraz do Hebe. Najpierw ja, potem ty. I będziemy wybierać kosmetyk, który używamy na co dzień. Kosmetyk jakikolwiek. Okej, okay, spoko. Mam jakiś pomysł. Jest git, jest chyba tak. Okej, dobra. Max kupuje w Hebe kosmetyki do włosów. I on zawsze je używa. Teraz jak ma loki, to wydaje mi się, że dalej je używa. W sensie jak zrobił loki pierwszy raz, to używał to cały czas. Wydaje mi się, że dalej tego używa. Ostatnio chyba nawet mu kupowałam to na odcinku. Więc wydaje mi się, że to będzie taki dobry strzał. Teraz, które to było? To. Tak, Paweł lubi to, a Max lubi to, więc biorę to. Wydaje mi się, że dostanę punkt za tą rundę. Dobrze, w takim razie ruszamy my. Mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy ten kosmetyk jest w Hebe, bo jest na pewno w Douglasie, ale nie wiem, czy jest w Hebe. Chodzi o szampon do włosów Olaplex. Ola go często używa, no praktycznie codziennie. Ale też jest sprawa taka, że nie wiem, czy on go tu jest, ale na pewno używa jakiegoś płynu micelarnego. Stary, nie wiem, pogubiłem się. Jest Olaplex? Nie mogliśmy iść do Douglasa! Nie, ja się pogubię zaraz. Dobrze, że nie mamy ograniczonego czasu, bo to by był problem. Raczej nie, nie? Nie wiem, co to jest. Ja też nie wiem. Jestem pewny, że Olaf się albo to. Nie ma innej opcji. Powinna używać też. Kojarzy mi się, że ostatnio widziałem u niej cetafil, ale czy koniecznie ten kosmetyk to jest emulsja micelarna do mycia? Wydaje mi się, że mogłaby być emulsja micelarna do mycia. Biorę to. Ostateczna decyzja. 3, 4. No tak, znaczy teraz już nie, bo nie mam takich toków, ale ogólnie przez długi czas używałem tego codziennie. Natomiast ja szukałem szamponu Olaplex. Nie ma to, no. Nie ma to, jest w Douglasie. I wziąłem cetapil i to jest emulsja micelarna do mycia. Używam codziennie. Ja, zajebiście! Używam codziennie. Testuję od jakichś 2 miesięcy ich kosmetyki i rzeczywiście używam je codziennie, rano i wieczorem, więc trafiłeś. Właściwie miałem tak, że widziałem ostatnio u ciebie cetapil, mówię, i emulsja micelarna do mycia jest taka, że tego się raczej używa na co dzień. Mówię, dobra, biorę to. Jest, no, mamy. Super. I to oboje dostają punkt. Klasa! No i dobrze. Lecimy dalej w takim razie. Idziemy do kolejnej rundy. Jesteśmy teraz pod Pepco. I to jest taki sklep z wieloma rzeczami. Jest to jakby prawie wszystko. No właśnie, na to nie wiem co. No tak, no. No. Więc tutaj musimy wybrać znienawidzoną rzecz. Jak wezmę ciuchy dla Bobasa, to będzie kit. Nie no, musisz coś wybrać. Dasz radę? Tak, ale teraz ja idę pierwszy. Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Dobra. Pierwszy. To idę w takim razie, chodź sobie. Poszedłem na pewniaka, a totalnie nie wiem co wybrać. Kurde, stary, to jest ciężkie. Czego Ola może nienawidzić? Nie wiem, jestem pogubiony. Jakby był jakiś pająk. Pająk, zabawkowy pająk. Ola nienawidzi pająków. No tylko znaleźć teraz pająka. Widziałeś gdzieś pająki? Nie. Okej, okay, dzięki. Widziała pani może gdzieś pająki? Okej, okay, dziękuję. Szczur. Mysz. To też może być. Ej, to jest dobre. I to brzmi sensownie, naprawdę. Moim zdaniem to brzmi bardzo sensownie. Ola nie lubi myszy, pająków, szczurów, gadów. Dobra, zostaję przy tym. Biorę po prostu szczura. Nie chodzi o grę planszową, tylko chodzi o szczura. Może mi to zaliczy, zobaczymy. Kupiłem mu pluszaka, bo Maxi nienawidzi pluszu, weluru i w ogóle takich pluszowatych rzeczy. W sensie wiesz o co chodzi, nie? On zawsze jak jest jakaś kanapa, która jest taka welurowa czy pluszowa, to on zawsze nie chce na niej spać i nie chce w ogóle tego przytulać. Więc na pewno to jest jego znienawidzona rzecz. Weźmy takiego misia. Na pewno go nie przytuli. Wiedziałem! No byłem pewny, że weźmiesz coś pluszowego. Nie ma opcji, no ty tego nawet. Mówiłam, że nie przytuli. Ja się tak brzydzę. To nie jest tak, że nie lubię, ale tylko ja się brzydzę. To i to. To i to. Jest nienawidzę. Miękkie rzeczy są. Mam za sobą grę planszową, ale nie chodzi o grę planszową, tylko coś, co w niej się znajduje. Okej. Mysz. Szczury. Okej. Okay, próbowałem tak znaleźć pająka ogólnie. No. Ale nie ma tu nigdzie pająków. Pytałem nawet 2 osób, też nie widzieli. Okej. Okay. Mysz, szczur, wydaje mi się, że to jest tak coś, czego się boisz, nienawidzisz, mogłoby dla siebie nie istnieć. Pawła kuzyna, dziewczyna miała szczury, takie domowe i dla mnie to było przerażające, nie? To jest dla mnie coś strasznego. Zaliczę ci. I ty też widziałeś tą moją funkcję w ogóle, klasa. Ale to jest rzecz, którą chyba każdy wie o tobie. Tak, tak. Maksiu w ogóle nie chciał spać na naszej kanapie na początku, jak do nas przyjeżdżał, bo ona była taka, no jest taka trochę weluna.
Tak, albo jak ktoś mi dawał, ktoś to nie wiedział, dawał mi na przykład kocyk do spania pluszowy. I ja tak, kurde, głupio też powiedzieć, nie? Że hej, nie będę spał pod tym kocykiem. No dobra, to lecimy do kolejnej rundy. Jesteśmy teraz w Oszą i teraz będziemy wybierać naszą ulubioną przekąskę. Słona, słodka, jakąkolwiek. Myślałem, że napój. Napój to jest easy. Twoja jest Arizona, a mój jaki jest? Kubuś malinowy. No właśnie, to już było na odcinku z Pawłem. I Paweł też miał Arizonę, okay. Ja miałam ten Kubusia. Dobra. Więc to by było za łatwe. Przekąska moim zdaniem jest easy. Nawet jak ostatnio wybraliśmy chipsy na jeworscy gotują, to mówiłam o chipsach moich ulubionych. Tak mnie słucha właśnie. Tak, pamiętam, wiem. Wiem już tak, no. Aha. No wiem, serio. No dobra, to kto idzie pierwszy? Ty. Dobra. Pamiętam, że Maksiu, jak byliśmy w Warszawie, to jadł co chwilę Reese's. I co jeszcze jadł? Nie no, Reese's chyba, najbardziej pamiętam. Tak to nie pamiętam nic więcej. Kurczę, to chyba takich rzeczy nie będzie. No to jest mega trudna kategoria. Nie będzie tu Reese's. Czy Max lubi żelki? Chyba nie lubi żelek. Co Max lubi? Ola, pomyśl. Nie wiem. M&M'sy, knopersy, czekolady, toffifee. Ostatnio dostał od Karola i Natalii na odcinku jednym, ale czy on to lubi? Cieszył się wtedy, ale nie wiem, czy to lubi. Dobra, wezmę coś klasycznego. Wezmę jakiegoś knopersa albo jakiegoś Kinder Bueno i wydaje mi się, że to będzie mu smakować. Każdy lubi te rzeczy. Biorę Kinder Bueno. Najwyżej stracę punkt. Ja nie wiem co, totalnie, ale będę zgrywał, że wiem. Ja już wiem co wezmę, jestem już pewny swojego wyboru. Lubi się raczej nie. Kinder Bueno! Ola lubi Kinder Bueno, nieraz się ze mną dzieliła Kinder Bueno, jadła Kinder Bueno i mówiła: Mak, chcesz pół? I w sumie tak było. I wydaje mi się, że Kinder Bueno może być dobrym strzałem. Dobra. Ryzyk fizyk robię. Dobra, trzy, cztery. Ale poczekaj. Na początku chciałam wziąć Reese's, ale tutaj nie ma Reese's. Nie ma, no. A wiem, że lubisz bardzo Reese's. Więc wziąłem Kinder Bueno, bo każdy lubi Kinder Bueno. Ale czy to jest moja ulubiona przekąska? Moja jest, więc ja ci zaliczam, ale wydaje mi się, że nie jest twoja. Nie, nie jest moja. No, a nie co jest taką ze sklepów takich normalnych? Delicje z środkiem czekoladowym. A co tego nie wiedziałam, nigdy przy mnie tego nie jest. No nie, to jest fakt, ale no Kinder Bueno nie jest na pewno moją ulubioną przekąską, też słodyczem. Czy mam więcej punktów? Mam więcej, no. Muszę się postarać dostać tej rundzie. Dokładnie. Lecimy dalej. Jesteśmy teraz pod Empikiem i teraz będziemy musieli wybrać swoją ulubioną grę. Może to być gra planszowa, ale może to być też taka gra typu, wiesz, na komputer czy na Xboxa i tak dalej. Po prostu musisz znaleźć postać. Jeżeli to jest gra komputerowa, to wtedy postać musisz znaleźć. Ty nie grasz w takie rzeczy w ogóle. Ale w gry planszowe gram. Ty chyba nie grasz w gry planszowe. Zdarzy mi się czasami u was, ale to jest ale raz na rok. Raz na rok, więc tak. Jakby ja bardziej chyba będę chciała komputerowe gry, a ty bardziej w gry planszowe. No, ale to będzie ciężko. A? Nie, mam swoje ulubione, mam kilka ulubionych. Okay. Jeżeli nie trafisz, no to po prostu powiem, że tak. Ja już wiem, co wezmę. Dobra, co teraz, może ja pierwszy? Okej, okay, lecę. Jest jedna gra planszowa, którą raz grałem z Olą i z Pawłem i Ola mówiła, że to jest jej ulubiona gra, że najfajniej się w nie gra. To jest Fiesta. I jestem pewny, że ta gra dostanie punkt. Tylko gdzie jest Fiesta? Kamu, nie ma tu. Monopoly by było takie zbyt oczywiste. Nie, ja mam pomysł, nie poddam się, musi być Fiesta. Czekaj, gdzie jest ekspertyn jakiś? Dzień dobry, przepraszam, mam pytanie. Szukam gry planszowej Fiesta Meksykana. Czy ja u was znajdę? Będę wdzięczny. Bo ja ślepo i nie mogę znaleźć. Może jest, a po prostu ja nie widzę. O, byłoby świetnie. Dobra, mamy grę. Fiesta Mexicana. Dokładnie to. Jestem pewien, że jej się spodoba i że dostanę za to punkt. Dobra, wchodzimy do środka. Max ostatnio grał w Hogwarts Legacy czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to nie jest jego ulubiona gra, że to jest taka przejściowa, bo teraz jest nowa. Wydaje mi się, że on najbardziej lubi Robloxa. Mimo wszystko nagrywał go przez długi czas. Teraz będzie startował niedługo kanał znowu Robloxowy, więc poszukamy czegoś z Robloxa i po prostu wydaje mi się, że wtedy dostaniemy na pewno punkt. Wiem, że jest dużo Minecraftowych rzeczy, ale czy z Robloxa będą? Ja w ogóle wyglądają postacie z Roblox. I pójdziemy na książki może dla małych dzieci, bo tam na pewno coś będzie. Pamiętam, że Jurek miał takie książki z Minecrafta i tak dalej, więc wydaje mi się, że książki z Robloxa też powinny być. O, tu może być. Nie ma tu nic. Widzisz coś z Robloxa? Jest! Myślałam, że coś z Robloxa znalazłem. No nie ma tu nic takiego. Wiem, co może być. Mogą być jeszcze kartki urodzinowe z Robloxa. Chcemy zobaczyć. Ja nawet, serio, nie, no chyba pójdziemy tam, bo ja nie wiem w ogóle, czego ja szukam. Coś z Robloxa dostanę, jakby powiem książkę, nie wiem, pani czy nie. Dobra, okej, okay, dobra. To dziękuję bardzo. No to lipa trochę. Biorę to.
Po prostu wiele to. Że Harry Potter to Hogwarts Legacy i stare gry Harry Pottera. Nie wiem, po prostu nie wiem. Chciałam znaleźć coś z Robloxa. No bo mieliśmy kanał Robloxowy. To tak, ogólnie to fakt. Dużo grałeś w Robloxa, miałeś kanał i tak dalej. Nic nie było, pani powiedziała, że nic nadal nie ma, tylko na zamówienie. Więc zastanawiałam się, co wziąć. Wiem, że ostatnio grałeś w Hogwarts Legacy. Okej. Okay, wziąłem Harry Pottera, bo to jest najbardziej podobne. Myślę, że mogę ci zaliczyć, bo miałem trzy rzeczy, które bym cię zaliczył. Co jest z Robloxem, co jest z Harry Potterem. I na przykład jakbyś miała doładowanie do LOLa co 20 zł. To zaliczasz i. Tak. Harry Potter. No dobra, to się cieszę. A ty co wziąłeś? No tak, jest to ulubiona nasza gra z Pawłem. Tak. Bardziej Pawła, co prawda. Ja też ją lubię, ale mogę zaliczyć, bo często w nim gramy. No. To była jedyna sztuka w tym sklepie. Tak? Tak. No to git, udało się. Ej, mam po punkcie. Klasa! Przyszliśmy pod New Yorkera. Musimy teraz zrobić ciuch w ulubionym kolorze. Ulubionym, nie tym, który na częściej noszę. No właśnie. To jest różnica. Ostatnio mówiłeś mi o pewnych trzech kolorach, tak, mówiłem, które ci się podobają, więc po prostu pójdę w ten kolory. Ale jeden się wyróżnia z nich wszystkich. Zobaczymy. Postaram się znaleźć. Dobra, to ja idę pierwsza. Leć. Dobra, idziemy. Więc tak, ostatnio rozmawiałam z Maxem i Max się mówił, że ma trzy ulubione nowe kolory. Brązowy, zielony i jeszcze jakiś. Ale chyba mówił, że zielony najbardziej, więc idziemy po prostu szukać takiego koloru. Na jakimś t-shircie czy coś i wydaje mi się, że to mi zaliczy. Skoro ostatnio mówił, że to jest jego ulubiony kolor i że lubi ten kolor, no to powinno to być to. Taki czy taki on mówił. Teraz już nie pamiętam. Weźmiemy ten. Taki bardziej letni. Biorę to i wydaje mi się, że będzie git. Zobaczymy. Jazda. Nie wiem totalnie, jaki jest ulubiony kolor Oli, bo Ola obecnie zmienia trochę swój styl ubioru i w ogóle wszystkiego, jakby związanego ze swoim wyglądem. Kilka rzeczy już zmieniła, jest jeszcze w trakcie zmiany kilku rzeczy, na przykład właśnie teraz zmienia garderobę. I wydaje mi się, że jej ulubionym obecnym kolorem jest kolor ekry. No ale właśnie, czy to jest ekry, czy to jest beżowy? To jest beżowy bardziej. Nie? Nie wiesz, co to jest ekry? Nie, nic, ja bym biały, czerwony, zielony, żółty. A wiesz, co to jest nudziakowy? Weź, nie zadawaj takich pytań. To jest trochę za ciemne. To może być takie ekry, ale to jest biały. No już bardziej, nie? Ogólnie. Czy ty nie widzisz różnicy pomiędzy tym a białym? Nie, no to jest do tego podobne, rzeczywiście. Jo, masz ekry dresy, stary! Jo! Nie, to serio myślę, że wezmę chato. Zobaczmy tylko, czy to pod światło nie jest. Nie, to nie jest białe. No nie, to nie jest białe. To jest białe. Jest różnica, jak cholera. Ja uważam, że ten kolor jest najbardziej podobny do ekry. Chodź, Aleksandra, chodź. Ostatnio mówiłeś, że lubisz zielony. No. Tylko nie pamiętam, jaki zielony dokładnie. Okay. Wziąłem ci taką czapkę. Wydaje mi się, że to jest ładny zielony. Mi się ten zielony podoba. Jak ja ci mówiłam, że taki mi się podoba, to powiedziałeś, no, jest ładny. Najbardziej mi chodziło o kolor brązowy. Okej. Okay. Jeszcze nie mam nic takiego koloru praktycznie w garderobie, ale już mam zapisane kilka rzeczy, które będę zamawiał. No to nie, to najpierw jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś, no, że zielony, tak bardzo mi się podoba zielony, a potem będzie się, no i brązowy. I niebieski jeszcze był. Niebieski. Mogę zaliczyć, mam teraz dwie nowe zielone bluzy, więc coraz więcej zielonych rzeczy też mam w garderobie, więc to też jest teraz. Ale taki jeden... zieleń jest ładny? Tak, i zieleń jest ładny. Taką czapkę? Nie? Dobra, nieważne. Lepiej nie. Natomiast ty ostatnio trochę majsterkujesz ze swoim stylem, garderobą itp. I lubisz takie rzeczy bardziej klasyczne. Mm-hmm. Mimo wszystko biały, szary, czarny to moim zdaniem nie jest do końca to. Dlatego postawiłem, ciężko mi było tu znaleźć taki kolor ten idealnie, bo dla mnie to nie jest idealnie ten kolor, który chodzi. Ekry. Nie, bardziej taki... Nudziakowy bardziej. Taki nudziakowy. Kurde. Jest ma remis obecnie. Tak. I została nam ostatnia konkurencja. I teraz nie będziemy w galerii, tylko jedziemy do McDonalda i będziemy tam wybierać swoje ulubione dania. W sensie ulubiony zestaw. O. Lecimy do Maczka. Jesteśmy już w McDonaldzie i teraz tak, ja zamówiłam w tej kasie takiej samoobsługowej. W kiosku. Tak, w kiosku. Dla Maxa zamówienie, on zamówił dla mnie. Z ciekawości, ile ci wyszło? Pieniędzy? Tak. 40 zł 80 groszy. 49,80. Co to mi zamówiłeś? Ulubione swoje rzeczy z Maca, uważam. Okej, okay, dobra, no zobaczymy. Czekamy i zobaczymy, co zamówiliśmy. Przyszło już Maxa zamówienie. I masz tak, jalapeno burger, iced tea, frytki i makroyal podwójny z jalapeno. Burger się zgadza duży, czy burger dobrze, mały się zgadza. Bo tak. Ciekawe, tak, że nie ma już z jalapeno. Podwójnego makroyala z jalapeno, że nie ma, tak. Dobra. Frytki nie zawsze, no ale iced tea w ogóle też biorę praktycznie najczęściej. Gdybyś wzięła kawę, też bym zaliczył. Okay. Nawet uważam, że bardziej, ale iced tea też zaliczam. Nie zaliczasz. Uważam, że zamówienie jest dobre. Teraz czekam na moje zamówienie. Jestem ciekawa, co zamówiłeś, jak to tyle pieniędzy kosztuje. Widziałeś herbatę? Nie ma zimowej herbaty. No nie ma zimowej więc herbaty. Więc wziąłem zwykłą herbatę. Okej. Okay. Z herbatą tutaj Earl Grey. Okej. Okay. Do tego frytki, które wsadzasz do cheeseburgera. Mm-hmm. Z sosem śmietanowym, razy dwa. I Big Mac.
Zwykły Big Mac. Zwykły, najzwyklejszy. Okej, okay. Wszystko się zgadza? No gdyby herbata zimowa była, nie? No właśnie. A jak nie ma zimowej herbaty, to wtedy biorę kolkę. Ale zaliczę ci, bo wydaje mi się, że git wziąłeś, no bo herbatę też wypiję, lubię herbatę. Zwykle biorę herbatę zimową. Widzowie, którzy subskrybują, wiedzą, że biorę herbatę zimową, bo ja kocham ją. Ja też wiem, tylko nie było. Nie, no git, też zamówiłeś git. Dziękuję. Znamy się. Bardzo. Dziękuję również bardzo serdecznie. Dziękujemy wam za oglądanie. My tutaj zajadamy do końca i kończymy ten odcinek. Nie będziemy wam pokazywać, jak jemy, bo nie będziemy wam robić smaka na maka. Masz smak, no nieważne. Dobra, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa, pa.